Cześć, witajcie. Witam was w kolejnym odcinku z World of Tanks. Moi drodzy, wracamy do japońskich czołgów ciężkich. O każdym z tych czołgów macie materiały, jak te pojazdy weszły do gry, ale nie na każdym z tych pojazdów miałem M-kę, więc wracam. Wracam do Juto, bo na Juto nie udało mi się wbić M-ki, jak te pojazdy wychodziły. Pograłem nim więcej, uważam, że to jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemny czołg. Nie będę go sprzedawał, zabiorę sobie załogę, oczywiście pójdę wyżej. Ale być może kiedyś wrócę do tego pojazdu i może będę chciał spróbować zawalczyć o trzy marki, nie wiem. Na razie mam dwie odznaki biegłości wbite. Problemem oczywiście Juto jest, że tutaj jest ładowniczy, którego później nie ma. Ja grałem na różowym turbo, dosyłce i optyce bez stabilizatora. Tak właśnie sobie śmigałem. Tu w ogóle stabę można zamontować, panie Dedzie? No nie można, więc no tym bardziej grałem bez stabilizatora, jak nie można zamontować stabilizatora. Ale bez obracarki również. Bardzo fajny pojazd, oczywiście z pancerzem niezbyt mocnym, bo ma i włas i wieża jest dość prosta, więc przy odpowiedniej penetracji po prostu się go przebija, ale ten pojazd, tak jak już mówiłem w materiale pierwszym o nim, to jest to działo. Bardzo fajna penetracja, bardzo przyjemne parametry, 320 alfy, 195 na podstawce, 230 aż na goldzie, 0,35 celność, czas celowania 2,3. Zdecydowanie przyjemniejszy dla mnie niż szóstka w grze. No, ósemką też mi się grało świetnie, więc zobaczymy, jak będzie po powrocie i w poszukiwaniu M-ki na ósmym tierze. Dobra, tyle jeśli chodzi o przypomnienie z garażu. Ulepszenia polowe czy ja zrobiłem? Zrobiłem. Ulepszenia polowe zamontowałem takie. Utrzymywanie prędkości w jeździe. Nie grzebałem przy celności i stabilizacji i czasie skupiania ze względu na to, że nie gram z obracarką. I oczywiście mam zamontowane to ulepszenie polowe, które skraca czas ogłuszania drugiego setupu. O jezu, przepraszam, się mi kichnęło. Drugiego setupu nie mam, grałem tylko na takim. Dobra, długo M-ki, znaczy długo M-ki wbić nie mogłem. Trochę tej M-ki wbić nie mogłem, ale jak wbiłem, no to już całkiem przyjemne bitwy. Na chwilę obecną, jak nagrywam ten materiał rozegranych, mam 92 bitwy, ale będę miał więcej. Jak już to będziecie oglądać, to prawdopodobnie będę miał skończone punkty przepustki bitewnej, żeby uzyskać bonus. Zdejmę różowe moduły i pójdę na tier 8 w poszukiwaniu masterki. Zapraszam do dwóch bitew. Jesteśmy w pierwszej bitwie. Mapa to bezpieczna przystań, losowanie z flanki wschodniej na tiery 8, ale mamy też szóstki, więc całkiem spoko. Są dwie arcioszki, w Plutonie byłem z Wikapem, który grał na Isie 2M oraz ze starą muchą. Stara mucha grał na T-34-100. Nie pamiętam, czy on na tej konstrukcie nie miał M-ki i szukał, czy ją markował. Był cholerny błąd, że wybrałem tą dowódczynię na tę linię, no ale dobra, trudno. 0 do 0. Startujemy, lecimy z bitwą. Japońskie czołgi ciężkie, jak już oglądacie ten materiał, to prawdopodobnie widzieliście też film o tym, że udało mi się nadrobić z japońskich heavików też M-kę na premce ósmotierowej. Jak nie widzieliście, to zachęcam. Playlista z pojazdami japońskimi, żeby to nadrobić. No przede mną oczywiście jeszcze ósemka, dziewiątka, no i dycha pogranie kiedyś, więc jeszcze pewnie się troszeczkę zejdzie. SP1C, w ogóle w szoku byłem, że lightcheek się tu ustawił. Mówię, dobra, ja jadę na ostro do przodu. Udało mi się tutaj fajnie w snapa wsadzić w ogóle jeszcze ze zgęszeniem. Wikap jedzie za mną, mówię, dobra, ja będę ich świecił. Wikapa mam z tyłu jako support i postaramy się utrzymać ich jak najdłużej. Próba tutaj gry na sidescrapa. Oczywiście pancerz mój to zbyt dobry nie jest, ale dziwię się, co ten SP1C robił, szczerze mówiąc. No taktyka grania lightem, dobra. Mówię, ale no co ja będę, co ja się będę denerwował? Robię sobie na nim free damage. Tak naprawdę ponad 1100 uszkodzeń sobie tutaj zrobiłem, a większość na nim. Też jednego fraga mam zrobionego. Mówię, teraz sobie postrzelam w King Tigera C, a co tu się dzieje? Patrzę, Wikap mi tu przyjechał. Mówię, co? Mówię, Wikap, po co? Po co, Wikap? Ty tu mi przyjechałeś. Ja mogłem robić side'a. Mogłem robić uszkodzenia, on mógł mi dawać covera. Ja szukam M-ki, on o tym wiedział. Mówię, po co żeś mi tu przyjechał? Nikt wam tyle nie poprzeszkadza, co wasz plutonowy. A prawda jest taka, że Wikapa zagadała żona. I Wikap w ogóle nie kontrolował, co się w bitwie dzieje. Po prostu żona go zagadała, pojechał do przodu.
dopiero się skończył tam gadać, odknął się, jak już tutaj był. Ja mówię, zarąbiście, po prostu zarąbiście, kolejna bitwa, w której to pewnie masterki nie zrobię. Dodatkowo jeszcze nie ogarnąłem, że nam się tutaj już zawalił sufit, ściana właściwie się nam zawaliła. No, już sporo punktów miałem nabite podczas gry tym czołgiem. Naprawdę grało mi się nim bardzo przyjemnie, ale wciąż nie mogłem zrobić jakiegoś takiego wyniku lepszego expa, żeby wbić masterkę. I mówię, zaraz się skończy to tym, że ja wbiję maksymalny poziom Battle Passa, nie wbiję M-ki i zanim będę miał kolejną próbę podejmowaną, będę miał możliwość podjęcia kolejnej próby wbicia na masterki, no to się zejdzie kilka miesięcy do kolejnej edycji Battle Passa, więc... Mówię, jak mi się nie uda, bardzo chciałem, żeby na tej siódemce zrobić podczas tej edycji. Jak mi się na ósemce, na dziewiątce nie uda, trudno. King Tigerce, no nie ma zbyt mocnej wieży, nie ma aż tak wybitnego pancerza, plus ja mam dobrą penetrację, więc to wykorzystuję. No chłop chciał grać na side'a, no i nawet nieźle mu to idzie, biorąc pod uwagę jego kadłub, ale widzicie, wyjeżdża i go bije po wieży. Bardzo ładnie też to działo, zachowuje mi się w tej bitwie, nie mogę narzekać, a wręcz mogę tylko chwalić. No teraz nie trafiłem, ale bez przesadyzmu, naprawdę, nie ma co tutaj się jednego strzału czepiać, jest 5 do 1, Wikap jeszcze ładnie trafia tego King Tigera C, ja próbuję go dobić, ale gdzieś ta pestka zniknęła. Mówię, może się wychyli, ale zmieniam zdanie, mówię, spróbuję go dobić z burzaka, no, za 59, szkoda, że nie udało się go sfragować. Mówię tutaj do Wikapa, dobra, poczekaj, go spróbuję zdjąć. Wikap wie, że szukam M-ki, więc na pewno nie przeszkadzać mi tutaj świadomie nie będzie. 2123 uszkodzenia zrobione, drugi frag, jedziemy dalej. Jedziemy, no bo już jest bitwa jednostronna, widzimy, jedzie Skorpion, jedzie WZ, więc zaraz tutaj ktoś powinien wyjechać. Czekam sobie cierpliwie, kto to się pojawi, drzewo się przewróciło. I jedzie Lajcik, trach go. Jedzie drugi Skorpion, bo był Skorpion G i Skorpion zwykły. Jest Hummel, na szczęście nie trafia. No tutaj akurat na moje nieszczęście jest zasłonięty przez budynek. No i pędzi Skorpion. Trach Skorpiona, ale BZ skończył mojego plutonowego, bo okazuje się, że BZ-a nam wjechała na tyłek, więc szybko tutaj się odwracam. Próbuję odbić do prawej, łapię na gąskę, więc duże szczęście, mam teraz czas, żeby skupić. Nie skupiłem do końca, a i tak się udało. No i BZ-a okazuje się, że ma jeszcze tutaj odpalone dopalacze. Ja przez to, że on na dopalaczach był, to w ogóle strasznie źle strzeliłem, zmarnowałem ten czas, też byłem wkurzony, bo to powinno wejść. Na szczęście dobijam tę BZ-ę, a za fraga, jak wiadomo, jest więcej expa, przekroczone 3000 uszkodzeń, 3 fragi na koncie. Niezłe tutaj cmentarzysko czołgów. Jest ISU. Bardzo dużo szczęścia, że to ISU we mnie nie trafiło, bo już bym był w garażu. Nie spodziewałem się, że akurat będzie wycelowany w tym kierunku. Trzeba gonić za damage'em. Mucha zresztą tam też fraguje, już ma 4 fragi. Jest WZ, nie trafia mnie w ruchu, za to mi snapik przed kolejny w tej bitwie, bardzo, bardzo ładny. Chciałem go sfragować, ale zrobił to Mucha, zrobił 5. fraga. No i jadę po ISU. Mucha go jeszcze troszkę tam obija. Wiem, że strzelił, więc go trach. I jeszcze starana, więc powinienem zrobić kamikadze, bo to jest tier wyższy. 14 do 6, zostaje już tylko Batshot Light. Najlepsze jest to, że ja w tym momencie myślałem, że to jest koniec bitwy. Dopiero teraz się jorgnąłem, że tam jeszcze Lajcik żyje. Odwracam się, wygrywamy 15 do 6 i zerknijmy na rezultaty. A screeny końcowe wyglądają następująco. Za bitewkę tę wpadła odznaka mistrzowska Asa Pancernego, a ponieważ była to moja pierwsza MK, to bitwa z kronikarskiego obowiązku ląduje na kanale. Dodatkowo udało się wbić 2 odznaki mięgłości, no i wpadł też kamikadze, który bardzo, bardzo lubię, i jeszcze duży koliber. 245 asysty, 3664, tyle miałem uszkodzeń własnych, 4 fragi, dało to łącznie 1439 punktów bazowego expa, co na MK wystarczyło na szczęście już. Mucha miał 3. wynik uszkodzeń,
1600. Wicap miał 5 damage, ponad 1000, prawie 1100 uszkodzeń zrobionych. 21 strzałów oddanych, 17 trafionych, 13 z penetracją. Na te 3664 uszkodzenia, 583 na dystansie powyżej 300 metrów. Przejechane, no, nie, bliżej 2 km już było w plecy, byłem po prawie 33 tysiące kredytów. Expa wpadło 2158. I lecimy z drugą bitwą. Tutaj losowanie. W ogóle czemu mi mapę zmniejszyło? Halo. Kocham te powtórki z WOTA. Działa wszystko? Mam nadzieję, że działa. Dobra, bo mnie wybiło to już totalnie. Wracając do tematu. Mamy mapę Paryż ze strony, którą wolę. Losowanie na siódemki i na szóstki, więc całkiem spoko. Dwie arciochy, ponieważ jest to pojazd, który ma dobrą depresję działa i może w teorii pograć na wieżę, więc kieruje się oczywiście za nas. Ta bitwa też była na streamie. Jak widzicie, już tutaj mam dwie siekierki, więc to już było po wbiciu tej pierwszej M-ki. Teraz jedyne, na czym mi tak naprawdę już zależało, to na tym, żeby dobić punkty Battle Passa do końca, skoro już byłem bliżej wbicia maksymalnych punktów, a lubię ten pojazd, no to mówię, dogram na nim tego Battle Passa i będę mógł sobie jeszcze zebrać bonus, tak? T29 trafiony z gąską. Teraz jeszcze KW trójeczka. Ale zanim tutaj przeładowałem peskę, no to on się cofnął, ale 29 już zdążyła złapać, więc początek dla T29 niezbyt dobry. Teraz kawu trójkę stawiam na gąsienicy, on dostaje podpałę pierwszą. Mówię, dobra, dostał pierwszą podpałę, stoi na gąsce, to może uda się go podpalić drugi raz, cyk. I udało. Udało się go podpalić, on zniknął, teraz się pojawił, ale zobaczcie, że on się cały czas pali i... Dzięki temu mam fraga na koncie, a na pewno uszkodzenie jest więcej niż te 1613, które widzimy tutaj na liczniku. 2 do 0, bardzo ładny początek bitwy. No, dla kawu trójki niekoniecznie, ale dla mnie świetny wręcz, moje dobra. Trzeba się ruszyć, 3 do 0. Więc jadę. Jest T29, mocno obity, więc mówię, nawet mogę przyjąć jakiś strzał, iść tutaj na wymianę na HP-ki, ale nawet tego mu się nie udaje zrobić, 4 do 0. Chciałem tutaj tego japońskiego tygrysa też obić, ale jakoś odbiłem się od niego. Patrzę, druga kawu trójka, w ogóle patrzy się, nie wiem gdzie, zastanawiałem się, czy jest jakaś szansa, żeby złapać go na gąsienicy, żeby zyskać jeszcze więcej asysty. Ale mówię, dobra, Bóg wierzy. Dobijam go teraz, drugi frag zrobiony, jedziemy dalej, bo jest 5 do 1, więc no, jest szansa na jednostronną bitwę. KW1S łapie za 0 od niego, więc też bardzo, bardzo dobrze. Jadę dalej, patrzę co przede mną, chciałem go tutaj sfragować, ale nawet nie zdążyłem. 6 do 1, typowa jednostronna wotowska bitwa. Kończę teraz japońskiego tygrysa, dlatego że za frag jest więcej expa. Troszkę tutaj się cofam, żeby nie zebrać ewentualnie od arty, ale niechcący zasłoniłem strzał wieżą prawdopodobnie w tym momencie KW2. No nie było to moim zamiarem. Tutaj chciałem Black Prince'a postawić na gąsienicy, ale mi się to nie udało. Na początku tracę Amoraka. Na szczęście mam zestaw naprawczy. Teraz jeszcze podpalam, druga maszyna podpalona w bitwie, czwarty frag zrobiony, 3200 uszkodzeń na liczniku i jazda, jazda dalej, bo jest jedna strona bitwa, ale mam jeszcze trochę HP-ków, snap tutaj nie wszedł, KW2, bałem się trochę, ale zdążył strzelić, więc wiem, że jest teraz na przeładowaniu. Skracam, oczywiście strzelam w ruchu. Jadę wyżej, żeby tutaj... pojazdy nie skupiały się na mnie. Chcę dobić kołowca, żeby zrobić kolejnego fraga, bo za fragi z więcej expa już mam piątego fraga. 12 do 2. Widzimy typowy wyjazd. Ja najpierw skupiam się na KW2, żeby zrobić specjalistę. Udaje się to. Teraz jeszcze z T20 pojedynek, ale oczywiście mam sporo HP-ków.
Ja jeszcze stawiam go na gąsienicy. Uznałem, że to będzie lepszy pomysł, bo więcej zyskam. I pięknie zobaczcie, jak złapał od KW2 za 992. KW2 polosowało fenomenalnie. O, ja mam asysty ponad 1000, 3756 uszkodzeń swoich i 6 fragów. Jeszcze miło by było trafić w tę artę. I udaje się to, 15-3, klasyczny wotowski wynik, a jak na tak szybką bitwę i na klasyczny wotowski wynik, naprawdę udało się zrobić całkiem ciekawy rezultat. A screeny końcowe wyglądają następująco. Za bitewkę tę również wpadła MK, no to już nie była pierwsza MK, tylko moja druga. 1040 asysty, 7 fragów przypominam i ostatecznie 4078 uszkodzeń, no bo KW3 się paliła, a potem zniknęła. Duży koliber i specjalista. Dało, moi drodzy, naprawdę bardzo ładny wynik bazowego expa jak na mnie i na tak szybką i jednostronną bitwę. Zobaczcie, ja za tę bitewkę dostałem 1859 punktów bazowego expa. Naprawdę byłem bardzo zadowolony i to jest MK z przytupem. 2242 uszkodzeń, tyle zrobiła druga BZ-a, potem jeszcze parę pojazdów powyżej 1000, a powyżej 1000 we wrogim teamie nastrzelał tylko Black Prince. 19 strzałów oddanych, 18 trafionych, 14 z penetracją, przejechane troszkę ponad 1,5 km. W plecy byłem 18 628 kredytów, expa wpadło 2788. I to by było na tyle, jeśli chodzi o odnowionego Juto. Ja ten pojazd z całego serca polecam, bardzo, bardzo go lubię i jest to mega fajna siódemka. Jeżeli nim graliście, czekam na waszą opinię na temat tego pojazdu. Sekcja komentarzy należy do was, korzystajcie z tego, proszę. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Dziękuję wszystkim osobom, które oglądają moje materiały. Życzę wam powodzenia na polach bitew, dużo zdrówka dla was i do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Cześć!